15 czerwca wspominamy błogosławioną Jolantę, księżnę i zakonnicę. Węgierskie imię Jolanta jest tylko jedno w wykazie hagiograficznym. Otrzymała to imię zapewne dla pamięci ciotki, królowej aragońskiej. Sama błogosławiona była najczęściej jednak nazywana za życia Heleną. Według Jana Długosza imię Helena mieli nadać Jolancie Polacy, a księżna chętnie je przyjęła. Jolanta urodziła się w roku 1244 w Otrzychomiu jako ósme z rzędu dziecko węgierskiego króla Beli IV i Marii z cesarskiego rodu Laskarisów. Z jej najbliższej rodziny aż cztery osoby dostąpiły chwały ołtarze. Obie jej siostry, święta Kinga i święta Małgorzata Węgierska, ciotka święta Elżbieta i stryjenka błogosławiona Salomea. Ówczesnym zwyczajem, jako kilkuletnia dziewczynka, Jolanta przybyła do Krakowa na dwór swojej siostry, świętej Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, i tu też się wychowywała. Bela IV miał bowiem w planach wydać ją za któregoś z książąt piastowskich. W 1256 roku zaręczył się z Jolantą książę Kaliski, Bolesław. Miała wówczas 12 lat, podczas gdy książę liczył wówczas lat 35. Uroczysty ślub odbył się jednak dopiero dwa lata później, za specjalną dyspensą papieską, gdy Jolanta miała lat 14. Z małżeństwa tego urodziły się trzy córki – Jadwiga, Elżbieta i Anna. Jolanta była wzorową żoną i matką. Swoją postawą wywierała wielki wpływ na otoczenie. W życie domowe wprowadzała klimat ładu, spokoju, szczerej pobożności i miłości. Wpływ księżnej tak dalece udzielił się mężowi, że potomność nadała mu przydomek pobożnego. Jednak o jej udziale w zręcznej polityce męża wiadomości nie mamy. W roku 1257 zmarł książę wielkopolski Przemysł I i prawem spadku cały ten obszar przeszedł pod panowanie Bolesława. Kochający książę Bolesław wciągnął do swoich rządów także błogosławioną Jolantę. W dokumentach podpisuje się nieraz sformułowaniem umiłowana małżonka, pani Jolanta. Książę okazał się nie tylko doskonałym organizatorem i administratorem książęcych dzielnic Kaliskiej i Wielkopolskiej, ale również dobrym opiekunem kościoła. Sprowadził franciszkanów do Kalisza, Gniezna, Obornik, Pyzdr i Śremu. Uposażył w trzy wsie klaryski w Zawichoście, gdzie ksenią była wówczas błogosławiona Salomea. Powiększył także uposażenie cysterek Ołoboku i benedyktynów w Mogilnie. Czynił to nie bez udziału żony. Jolanta chętnie opiekowała się także biednymi i chorymi. Po śmierci męża w kwietniu 1279 roku i szwagra męża świętej Kingi, Bolesława Wstydliwego, zwolniona już od obowiązków rodzinnych, postanowiła oddać się wyłącznie zbawieniu własnej duszy. Wraz z siostrą świętą Kingą wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu. Po śmierci Kingi przeniosła się w roku 1284 do klarysek w Gnieźnie. Nie wiemy, czy piastowała tam urząd przełożonej, czy też wolała zostać zwykłą siostrą. Nekrolog z lądu podaje jako datę jej śmierci w opinii świętości dzień 17 czerwca 1298 roku. Jej grób zasłynął wkrótce łaskami i cudami i stał się miejscem pielgrzymek. Pierwszy żywot Jolanty ukazał się dopiero w roku 1723. Pół wieku później ukazała się drukiem książka pod tytułem Życie i cuda wielkiej służebnicy Bożej Jolanty. W tym czasie król Stanisław August Poniatowski wniósł do Rzymu prośbę o formalną beatyfikację. Odbyła się ona 14 czerwca 1827 roku. Papież Leon XII wyznaczył na dzień święta błogosławionej Jolanty 17 czerwca, obecnie przeniesione na 15 czerwca. Na skutek trudności, jakie stawiał ówczesny rząd pruski, uroczystości beatyfikacyjne mogły się odbyć w Wielkopolsce dopiero w roku 1834. Z tej okazji relikwie błogosławionej Jolanty przeniesiono do kaplicy Klarysek. Błogosławiona Jolanta jest patronką archidiecezji gnieźnieńskiej oraz miasta Kalisza. W ikonografii błogosławiona Jolanta przedstawiana jest w habicie klaryski, czasami klęczy obok świętej Kingi. Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w miłosierdziu swoim oderwałeś błogosławioną Jolantę od zaszczytów i bogactw, a sprawiłeś, że wybrała pokorne naśladowanie Twojego Syna. Przez jej zasługi i wstawiennictwo naucz nas tak używać dóbr ziemskich, abyśmy mogli dojść do radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.